Z okazji 250-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu Andrychów w Wydziale Promocji Miasta Andrychów możecie dostać za darmo oczywiście takie oto pocztówki. A my zapytamy mieszkańców, jak oni wyobrażają sobie właśnie te obchody 250-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Może będą jakieś koncerty. To będzie na pewno wiele, ale lepiej, żeby były za darmo, czy lepiej, żeby były za opłatą? No, zależy, nie każdego stać na to, nie? To. Proszę bardzo, pocztówka dla pana. Obchody 250-lecia miasta Andrychów będą w tym roku. Tak. No są już jakby się zaczęły i tam będą przez całe lato. Jak byś sobie wyobrażał, żeby to wyglądało? Fajny pierwszy dzień wiosny. No, to już jest, że będzie. Może nie wiedzieliśmy. Co byście chciały, żeby było na nim? O, co by pani chciała? O. No cóż, co może być? Piękna roślinność, kwiaty piękne. Fajni ludzie i uśmiechnięci. To i tyle? Być. Będą koncerty, ale coś jeszcze poza tym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mi się Andrychów podoba nawet taki w tej chwili, jak jest. Piękny. Bruki piękne. Aha, czyli wszystko jest jakby pozytywnie. Wszystko pozytywnie. Może ta pogoda tak panią nastraja? No może, w końcu ptaszki śpiewają. To może być zimno. W kwietniu? No. No może być, podobno kiedyś nawet w maju śnieg spadł. Było takie rzeczy. Nie wiem. Dzień dobry. A za niedługo... Czy widziałeś, jak on przed przejechał te krokusy, czy co? Nie. Nie, to w ogóle nie... Dobra. Jak się panu pocztówki podobają? No ładno, wiesz. To? Jakiś piosenkarz znany? No, że klip tutaj nagrywali. A, tak, Big Cyc. Big Cyc, właśnie. Podoba ci się ta inicjatywa? No, ciekawe, naprawdę. Też co bardzo mnie cieszy, w końcu będzie za darmo coś zrobione, bo tak to... Przeciętny obywatel Andrychowa ciężko miał... Znaczy zrobione za darmo, czy w jakim sensie? Za darmo miały być cała ta impreza, obchody. A tak to były te festiwale i były tak nie do końca wypałem, bo było mało ludzi, nie było chętnych. Idziemy. Nie porozmawiacie ze mną, tak? Nie. Takie jesteście? Takie jesteście, dobrze, okej, nie ma problemu. Jak byś chciała, żeby wyglądały te obchody? Nie mam zdania w tym momencie, powiem ci. Jakoś tak nie... Chyba nigdy nie było obchodzone jakoś hucznie, żeby było jakieś zdanie na ten temat, jakbyśmy chcieli, żeby było obchodzone. No takiej rocznicy jeszcze nie było, ale wiesz, no, będą koncerty i tak dalej, jakaś... Zresztą sporo tych koncertów i co oprócz tego by jeszcze przydało się zrobić? Były pomysły na przykład, żeby coś zbudować na tą okoliczność? Nie wiem, nie mam zdania w tym temacie. Fajnie tak posiedzieć na ławce, odpocząć na chwilę. Jak nie ma zimno, to można posiedzieć. Miłego dnia życzę. Wzajemnie. Do widzenia. Co byś chciał jeszcze oprócz koncertów? Co? Pizzę na cienkim, hawajską, nie wiem, lasery? Co byś chciał? No ta pizza też nie powiem, fajny pomysł. Skąd wy jesteście w ogóle? Z Jarosławia. Z Jarosławia. W tym roku obchodzimy 250-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu, Andrychów. I tak pytamy mieszkańców, oni nie wiedzą, co by chcieli. Jak by chcieli, żeby to wyglądało, co poza koncertami. A jaki jest wasz pomysł? Co gdyby wasze miasto miało 250-lecie? Nasze miasto ma w tej chwili, jest zaraz po obchodach 750-lecia. Nadania praw miejskich. Nadania praw miejskich, także jesteśmy bardzo starym miastem, tam należy Podgrodzie Czerwińskie. A co polecamy tu w Andrychowie? Macie cudowny ośrodek kultury, który tutaj właśnie w formie Odeonu, w formie wiosny teatralnej organizuje niesamowitą imprezę, wiosnę teatralną. A patrzymy na te fajne ulice, na te przestrzenie, na te place. A jakbyście, kochani Andrychowy Janie, zrobili sobie wspaniały festiwal teatru, przeglądu na przykład teatru ulicznego, działania z różnymi historiami teatralnymi. O, jest to jakiś dobry, no jest to dobry pomysł. Myślę, że tutaj w Andrychowie, tutaj chodzimy, przekazamy się, poznajemy bardzo miłych ludzi. Myślę, że impreza by się udała. Czyli podoba wam się miasto, tak? Bardzo nam się podoba. Ja jestem tu nie pierwszy raz. Przywiozłem tutaj grupę młodych przyjaciół, którzy są tu pierwszy raz, też chodzą zadowoleni, zachwyceni. A co, akurat jestem bardzo mało zainteresowana takimi imprezami, bo nie mam możliwości. No ale na pewno jakieś takie konkursy, jakby były, wiedzy o Andrychowie. Co jeszcze oprócz tego by było fajne? Grill. Grill, jakiś taki duży grill dla wszystkich mieszkańców.
No. Spoko sprawa, z piwerkiem i tak dalej. Kolega się włączył, jak usłyszał o piwie. Co by jeszcze było fajnego? Proszę? Co by jeszcze było fajnego na takie obchody 250-lecia miasta Andrychów? No impreza, to na pewno. Dwudniowa. My mamy przepiękne kościoły, my mamy przepiękne zabytki, podobnie jak tu. No, w samym Jarosławiu zabytków jest całe mnóstwo. Mamy stary ryneczek. Sam Jarosław w sobie jest piękny. Oczywiście też mamy swoje tam na Podkarpaciu problemy turystyczne. Wiadomo, obok... Nie, no tak, morza nie ma. Nie ma morza, są Bieszczady. Lwów nam zabrali, 150 km od nas są Bieszczady, więc Jarosław jest taką bazą przerzutową. Ale zorganizowaliśmy sobie w Jarosławiu dwie potężne trasy turystyczne. To jest dla mnie nieistotna sprawa, także... Ale może coś zbudować, nie wiem, no jakieś pomysły... Ponoć basen mają wybudować. Może być fajna sprawa. Może być fajna, no może nie zdążą w tym roku, ale... No jak zdążą za 5 lat też będzie, coś się nic szybko nie powinno... Czyli basen okej? No pewnie, że tak. Będę miał gdzie chodzić, nie trzeba jechać daleko. No to co już jest przewidziane. No. Czyli plan jest idealny po prostu, nie potrzeba nic więcej. No, zawsze coś może jeszcze wypłynąć w czasie tego, bo jest jeszcze parę miesięcy. No ale w zasadzie no to wszystko już wiadomo. Może by tak coś zbudować? Zbudować? Bardzo dużo się buduje. Raczej uporządkować to, co już jest. Wszystkiego najlepszego! 250 lat! Pozdrawiamy Andrychów! Pięknie, pięknie. Dziękujemy wam bardzo.